Witam Dzień Cię. bardzo ciepło, ja nazywam się Edyta Wójcik, jestem praktykiem, konsultantem Feng Shui. Kochani, dzisiaj ważny bardzo temat, ponieważ zbliża się sezon przeprowadzek i chciałabym wesprzeć Was właśnie w tym bardzo ważnym momencie naszego życia. Jest to etap czy moment, w którym przechodzimy z jednej nieruchomości do drugiej, kiedy zmienia się całe nasze życie, ponieważ się przeprowadzamy, przenosimy. No i właśnie, co można zrobić, aby z punktu widzenia energii, z punktu widzenia Feng Shui, jak najlepiej przygotować się właśnie do tego przejścia, jak pożegnać się ze starą nieruchomością, z naszym dotychczasowym domem, jak przejść właśnie do tego nowego domu. Albo jeśli na przykład budujemy od początku, tak, mamy świeże mury, świeży dom, to również jest to taki moment, kiedy w pewnym sensie wchodzimy do nowego dla nas budynku, nowego zupełnie pomieszczenia. Także kochani, dzisiaj kilka takich ważnych informacji. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. I mam taką wielką prośbę, jeśli jest to dla Ciebie wartościowy materiał, proszę prześlij go komuś innemu, polub, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, właśnie aby te informacje mogły dotrzeć do jak największej ilości osób. Bo jest to, kochani, bardzo ważny temat w momencie, kiedy właśnie się przeprowadzamy. No i teraz ten ważny dla nas moment w życiu wymaga nie tylko całej strategii, przygotowania z perspektywy pakowania, przenoszenia mebli i tak dalej, różnego rodzaju, słuchajcie, planów, tak, bo jest to bardzo, bardzo dla niektórych stresujący i trudny moment. Natomiast z punktu widzenia energii jest to, jakbyśmy, słuchajcie, przenosili swoją kotwicę w inne miejsce. No i teraz, jak tą kotwicę przenieść? Jak pożegnać się z tym starym domem? Jak przywitać się z nowym miejscem? Szczególnie jeśli w tym miejscu ktoś mieszkał, albo jeżeli ktoś długo nie mieszkał w tej nieruchomości, to na te różne sytuacje dzisiaj właśnie mam dla Was pewnego rodzaju remedia. Przede wszystkim, zanim wprowadzimy się do nieruchomości, czy do miejsca, w którym ktoś mieszkał przed nami, czy być może do nowego miejsca, szczególnie jeśli ktoś mieszkał przed nami w tej nieruchomości, ważnym elementem z punktu widzenia energii jest oczyszczenie właśnie z poprzednich właścicieli. I teraz, jeżeli możemy zrobić to wcześniej, to zanim się przeprowadzimy, czyli zanim my tam wejdziemy z całym naszym dobytkiem, to fajnie byłoby, dobrze byłoby, żebyśmy właśnie to miejsce przygotowali na ten moment przeprowadzki. No i tutaj, niezależnie od tego, czy mamy możliwość wejść wcześniej, czy już jesteśmy w domu, to kochani, jeśli planujemy, czy to malowanie, tak, czy odświeżenie całego po prostu domu czy mieszkania, to zanim to zrobimy, to dobrze jest przetrzeć po prostu wszystkie ściany wodą tak zwaną lawendową, czyli wyciągiem z lawendy, najlepiej właśnie na wiaderko, duże wiaderko wody, do tego wiadra po prostu wkroplić 9 albo 27 kropli olejku lawendowego, takiego naturalnego olejku lawendowego i przetrzeć po prostu ściany tą wodą lawendową. Jest to istotne, ponieważ właśnie lawenda ma właśnie takie neutralizujące energię. To będzie taki krok pierwszy. Jeżeli wiemy, że w tym domu miały miejsce jakieś wydarzenia, może niekoniecznie szczęśliwe, a nawet jeżeli nie wiemy tego, to możemy również wykorzystać właśnie dźwięk do tego, żeby oczyścić ściany tej energii, która nagromadziła się, kochani, we wszystkich ścianach. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy przechodzimy jakieś emocje, jakieś wydarzenia dzieją się w naszym życiu, to te wszystkie emocje, które nasze ciało produkuje czy tworzy, my po prostu to wokół siebie zostawiamy. I w momencie, kiedy tych emocji jest dużo, kiedy one są trudne, może jakieś traumatyczne, to one po prostu osadzają się wokół nas, zbierają się w kurzu. I również osadzają się energetycznie właśnie w ścianach.
Dlatego ważne jest, żeby co jakiś czas zrobić takie oczyszczanie i, tak jak powiedziałam, wykorzystać czy to wodę lawendową, czy właśnie możemy, kochani, jeśli macie w domu dzwonki, to po prostu przejść po całym mieszkaniu, tak? I przy tych ścianach po prostu kilkakrotnie uderzyć tymi dzwonkami. Dobrze jest właśnie stanąć też w centrum tego mieszkania czy domu i uderzyć 9 razy, tak jak Was w poprzednich odcinkach filmu już uczyłam, 9 razy właśnie tymi dzwonkami, czując, jak ta energetyka się zmienia, jak zaczyna się właśnie to wszystko ładnie oczyszczać. Wszystkie tego typu energetyczne rytuały, działania wykonujemy przy otwartym oknie, pamiętajcie, dlatego, żeby był właśnie ten przepływ energii, żeby to świeże powietrze wpadło do domu. Możemy również otworzyć wszystkie okna na oścież w całej nieruchomości, tak jak również mówiłam o tym w poprzednich odcinkach, i zostawić po prostu wszystkie okna otwarte na 9 minut. Będzie to takie właśnie oczyszczanie z tych takich pierwszych tutaj, takich najprostszych, powiedziałabym, energii, aczkolwiek dzwonki są bardzo takim powerowym tutaj rytuałem. Także, kochani, jeśli macie ochotę, to też pamiętajcie, żeby najpierw jakoś tak psychicznie, emocjonalnie się przygotować, poprosić o ochronę, tak, wsparcie anielskie, tak, tutaj w tej czynności, po to, aby właśnie wszystko ładnie się oczyściło. Następnym punktem, który będzie ważny właśnie przed tą przeprowadzką, to jest umycie przede wszystkim wejścia do domu. I tutaj pamiętajmy, że właśnie te drzwi z framugami, wszystko po prostu dokładnie oczyszczamy. Jeśli chcecie, możecie również właśnie zrobić to oczyszczanie właśnie Palo Santo. I pamiętajcie, żeby tego pierwszego czy drugiego dnia, czy w pierwszym tygodniu, zaraz jak się wprowadzicie do nowego domu, żeby przygotować, zakupić sobie nową wycieraczkę, żebyście nie korzystali z wycieraczki starej, po poprzednich właścicielach, bo czasami to widzę, żeby po prostu wymienić tą wycieraczkę na nową, otwierając się w pełni na tą obfitość, która czeka Was w tym nowym miejscu. Następnym właśnie takim krokiem, który możesz zrobić, przygotowując się do mieszkania w nowej nieruchomości, będzie to oczyszczenie solą. I tutaj, kochani, mamy dwie opcje, które chciałabym Wam przypomnieć, bo na pewno gdzieś już w moich filmach to się tutaj pojawiło. Pierwsza opcja jest to zostawienie na progu soli na 24 godziny, czyli po prostu rozsypujemy sól na progu domu czy mieszkania i zostawiamy tą sól na 24 godziny z intencją oczyszczenia całej nieruchomości. Kochani, pamiętajmy, że jeżeli wykonujemy jakiekolwiek rytuały, że ogromnie ważne jest, z jaką intencją my to robimy. Także cokolwiek tutaj dzisiaj Wam mówię, pamiętajcie, aby tego typu rytuały właśnie wykonywać z tą intencją, czy to właśnie po cichu w myślach wyrażamy tą intencję, czy nawet możemy właśnie na głos wypowiedzieć ją, czy wyszeptać, tak, po to, aby popłynęła za tym również energia. Teraz, co możemy zrobić, zanim jeszcze przeniesiemy się do nowej nieruchomości, do nowego domu? Przede wszystkim ważne jest to, aby podziękować tej nieruchomości, w której mieszkaliśmy przez kilka lat, czy przez jakiś czas, jakiekolwiek doświadczenia były w tym domu, w tym mieszkaniu, po prostu podziękujmy tej przestrzeni za to i zróbmy właśnie to oczyszczenie takie emocjonalne, czyli przygotowując, tutaj mamy pojemnik na ten rytuał soli i ognia i dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak to się wykonuje, no bo jest to bardzo, myślę, pożyteczny, bardzo potrzebny rytuał, który możemy, kochani, właśnie wykorzystać. I żegnając się z nieruchomością, dziękując za wszystko, oczyszczając tą przestrzeń ze swojej energetyki. Czyli my, kochani, jakby zacieramy ślady po sobie.
Nie chcemy, aby ktokolwiek po prostu miał do czynienia z naszą energią, nie wiemy, kto przychodzi po nas. I dlatego z wdzięcznością po prostu żegnamy się z nieruchomością i oczyszczamy ze swoich emocji, ze swoich przeżyć, ze swojej energii to miejsce, z którego się wyprowadzamy. Czyli do takiego naczynia albo do garnka po prostu wsypuję pół szklanki soli takiej. Sól kamienna. Aż tutaj za. O, w ten sposób. Do tej soli wlewam kilka zakrętek alkoholu. Ja mam, kochani, tutaj po prostu wódkę, taką 40% czystą wódkę. Wlewam 3 takie zakrętki po prostu takiej wódki. No, może wlejmy 4. 4 zakrętki właśnie wódki. I teraz ważny moment bardzo, dlatego że chcę wyrazić po prostu intencję, zanim zapalę tutaj ogień, bo będzie nam się tutaj to paliło, to właśnie wyrażę swoją intencję, że bardzo jestem wdzięczna za ten pobyt w tym domu i to, co po prostu czujecie, to po prostu powiedzcie, czy to w myślach, czy na głos, jeśli możecie to przy rodzinie zrobić całej, to byłoby super. Dzieci bardzo też lubią tego typu rytuały, także po prostu można bardzo tak szczerze powiedzieć, także wyrażamy swoją wdzięczność za obecność tutaj i chcemy oczyścić tą przestrzeń z naszych energii po to, żeby druga osoba, czy następna rodzina, która będzie tutaj mieszkać, żeby mogła spokojnie po prostu sobie żyć szczęśliwie. I po prostu podpalamy tą. Mam nadzieję, że już widać. I stawiamy to na jakimś właśnie żaroodpornym podstawku, czy na jakimś elemencie, tak, który będzie tutaj nam chronił. Pamiętajmy, że to jest ogień, także trzeba naprawdę uważać, żeby to zrobić bezpiecznie i po prostu czekamy, aż ten alkohol się wypali, jakby asystując w całym tym procesie. Jest to takie bardzo takie uwalniające, takie naprawdę łagodzące i w momencie, kiedy robimy to oczyszczenie, to również możemy wspomnieć o tym, że chcemy, aby tutaj w to miejsce właśnie przyszła miłość, radość, po prostu pozostawić to miejsce w takich pozytywnych wibracjach, no bo zdajemy sobie sprawę, że cały proces przeprowadzki nie jest prostym czasem, dlatego czasami dobrze jest to zrobić, kiedy już wszyscy się wyprowadzą, kiedy już będzie mieszkanie puste, i po prostu oczyścić całą tą przestrzeń z różnego rodzaju emocji i zaprosić właśnie te dobre uczucia. Pamiętajcie, że jeżeli coś oczyszczamy, pozbywamy się czegoś, tak, jest przestrzeń na nowe, dlatego zawsze konkretnie trzeba powiedzieć, co ta sól, co ten ogień tak naprawdę ma nam tutaj zrobić. I jeśli chodzi, kochani, o wprowadzenie właśnie do tej nowej nieruchomości, to jeżeli w Twoim nowym domu lub mieszkaniu dawno ktoś nie mieszkał, jeżeli to był, nie wiem, na przykład miesiąc czasu ktoś nie mieszkał, to już jest długo, ta energia będzie tam taka bardzo zastała, w związku z czym dobrze jest na wejściu, oprócz tego, wiecie, wyczyszczenia, wymycia tych drzwi, położenia nowej wycieraczki, dobrze jest na początek dać jakiś element koloru czerwonego, czyli jakąś, nie wiem, czerwony dodatek, cokolwiek, czerwony kwiat, cokolwiek, co będzie miało właśnie taki intensywny czerwony kolor, co po prostu pobudzi tą energię na wejściu, zaprosi ją do środka. Bo czasami może być po prostu ta energia wewnątrz nieruchomości zastała przez to, że nikt tam po prostu nie mieszkał. I kochani, takim ostatnim elementem, który myślę będzie taką wisienką na torcie, to jest właśnie wymycie
i przygotowanie pierwszego posiłku, wymycie kuchenki elektrycznej czy gazowej i przygotowanie właśnie tego pierwszego posiłku, który będzie takim ważnym punktem kulminacyjnym tej naszej przeprowadzki, tego wejścia do nowej nieruchomości. I kochani, bardzo Was zachęcam, abyście właśnie na początek zrobili te proste rytuały. Zobaczycie, jak zmienia się właśnie to miejsce, jak ta przestrzeń zaczyna dla Was pięknie pracować, jak czuje się tak świeżo, tak soczyście, tak też bezpiecznie właśnie człowiek właśnie w takim dobrze przygotowanym energetycznie domu. Mam nadzieję, że były to ważne i ciekawe informacje i jeśli macie jeszcze jakieś pytania dodatkowe, to zapraszam Was serdecznie do komentowania, do pisania, a ja już na tą chwilę bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was do kolejnych odcinków.